Część piąta. Jak nie dać się skrzywdzić? Na powyższe pytanie najchętniej odpowiedziałbym dokładnie tak samo, jak odpowiedziałem w przypadku pytania o radzenie sobie z psychopatą i jak zapewne odpowiem w kolejnej książce z cyklu instrukcji obsługi delikwentów z mrocznej triady, czyli w manipulatorze. Na dodatek będzie to taka sama odpowiedź, jakiej udziela większość badaczy narcystycznego zaburzenia osobowości. Jeśli możesz, to uciekaj jak najdalej od narcyza, bo wyssie z ciebie energię, utrudni i uprzykrzy ci życie, a bilans energetyczny radzenia sobie z narcyzem z natury rzeczy zawsze jest ujemny, co oznacza, że możemy na tym wyłącznie stracić, niezależnie od tego, jak odporni sami sobie się wydajemy. Jednak istnieją sytuacje, tu ponownie dokładnie tak samo jak w pozostałych przypadkach z ciemnej triady, w których z różnych życiowych powodów jesteśmy skazani na życie w bliskim otoczeniu narcyza. Na przykład wtedy, kiedy zobowiązują nas kontrakty, kredyty, czy w ogóle nie najlżejsza sytuacja życiowa i musimy tolerować narcyza w pracy. I to zarówno w roli współpracownika, jak i przełożonego. Z poprzednich rozdziałów wiemy, że ilość narcyzów w społeczeństwie jest większa niż sądzimy i niestety, czy to zauważamy, czy też nie, wraz z rozwojem nowych technologii i nowych trendów społecznościowo-internetowych wydaje się stale wzrastać. To oznacza, że statystycznie rzecz ujmując, istnieje istotne prawdopodobieństwo, że kiedy czytasz te słowa, narcyz siedzi w drugim pokoju, na przykład nieco nadąsany, że nie poświęcasz mu w tej chwili odpowiedniej atencji i uwagi, a zamiast docenić jego wspaniałość i obdarzyć go podziwem, zajmujesz się jakimiś durnowatymi książkami. Problem pojawia się wówczas, kiedy z tą osobą w drugim pokoju nie tak łatwo się rozstać, bo to na przykład twoja mama czy twój tata, a ty jesteś wprawdzie już przed 30, ale wciąż nie masz możliwości, by się od nich wyprowadzić. Albo w sytuacji, gdy w tym drugim pokoju siedzi twój mąż czy twoja żona i wiąże was nie tylko walka o pilota do telewizora, ale też wspólne kredyty, wychowanie dzieci, rodzinna presja czy inne okoliczności, które sprawiają, że wyjście z domu i trzaśnięcie drzwiami niestety nie jest w obecnej sytuacji możliwe. Zresztą przyczyn może być wiele. To jest zawsze indywidualna kwestia, bo jak słusznie zauważa Ted Lasso, każdy z nas jest inny. Niezależnie jednak od tego, jakimi powrozami jesteś przywiązany czy przywiązana do narcyza, i jak bardzo brak ci sił i możliwości, by je zerwać, dobrze jest spróbować w taki sposób ustawić się wobec potrzeby interakcji z narcyzem, by doznać jak najmniejszych szkód. Bo, jak napisałem wyżej, szkody są zawsze. Ale to od nas zależy, czy możemy mieć wpływ na ich minimalizację i sprowadzenie do najmniejszych możliwych wartości w danej konfiguracji. Jednak jakąkolwiek strategię na przetrwanie obierzesz, proszę pamiętaj, że każda z nich wiąże się z przysłowiowym wywoływaniem wilka z lasu. Bo narcyz, rejestrując twój opór, niezgodę na określone traktowanie, czy w ogóle wyraźne stawianie granic, potrafi być wredny i to w takim stylu, którego się nawet po nim nie spodziewasz. Akcja zawsze budzi reakcję. Poruszenie budzi poruszenie, nie ma na to rady. Cokolwiek zatem wybierzesz z repertuaru strategii radzenia sobie z narcyzem, proszę, miej to zawsze na uwadze. Rozdział 39. Diagnozowanie narcyza. Każda strategia radzenia sobie z narcyzem powinna zacząć się od uważnej, ostrożnej i możliwie najrzetelniejszej diagnozy. Mówiąc inaczej, musimy najpierw się zorientować, czy aby na pewno zachowania osoby, z którą wchodzimy w interakcje rodzinne, prywatne czy zawodowe, rzeczywiście można zakwalifikować jako narcystyczne. Niestety nie jesteśmy w tym dosyć biegli.
Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której ktoś mylił narcyzm z jakimś rodzajem mechanizmu obronnego, asertywnością, czy też dbaniem o siebie i swój interes. Nieraz słyszałem zarzut stawiany przez jedną stronę relacji drugiej, że odmowa udziału w proponowanym przedsięwzięciu jest wyrazem jej narcystycznego egocentryzmu. Nie idziesz ze mną na urodziny Wieśka i wolisz w tym czasie grać w te swoje głupie gry, to znaczy, że jesteś narcystycznym bęcwałem, który podąża tylko za czubkiem własnego nosa. Tymczasem niechęć do urodzin Wieśka brała się z mechanizmu obronnego ostrzegającego, że wzięcie udziału w imprezie u Wieśka skończy się solidnym, negatywnym impaktem energetycznym, kłótnią i pozostawioną w systemie toksyną, która zbierze swoje żniwo. Powyższy mechanizm może być trudny do zdiagnozowania, bo wymaga percepcji nie tylko czyichś zachowań, decyzji czy sposobu komunikacji, ale również motywacji. A tak głęboko wielu ludzi albo nie potrafi, albo też nie chce sięgać. Wolimy w tym zakresie zawierzyć temu, co nam podpowiada nasze ego, a ego zawsze z werwą wykrzykuje: kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Do tego dochodzi drugi mechanizm, który ujawnia się w konfliktach nie tylko małżeńskich, ale też pojawiających się wśród znajomych czy w pracy. Otóż wycelowanie w kogoś oskarżycielskim palcem i nazwanie jego zachowań narcystycznymi, a jego samego narcyzem, jest dużo łatwiejsze niż odkrycie rzeczywistych przyczyn konkretnych zachowań. Stąd tak często w oskarżeniach oraz poszukiwaniu winnych konfliktów lubimy zwalić winę na czyjeś narcystyczne zapędy. To przecież ucina temat i załatwia sprawę, a jednocześnie nakłada na oskarżonego obowiązek udowodnienia, że narcyzem nie jest. I kończy się jak zwykle, czyli kolejną kłótnią. Dlatego właśnie tak ważna jest rozumna, racjonalna i ostrożna diagnoza mająca na celu wykrycie, czy dane zachowanie wraz z tym, co je motywuje, pasuje do szeroko rozumianego narcyzmu, czy odpowiada któremuś z rodzajów narcyzmu opisanych w części drugiej i strategii oraz cech narcyzów opisanych w części trzeciej niniejszej książki. Nie chodzi o to, by wymierzać w zdiagnozowanego narcyza w naszym otoczeniu oskarżycielski palec, ale wyłącznie o to, by przygotować się do interakcji z tą osobą w taki sposób, by powstałe w jej efekcie negatywne konsekwencje były dla nas oraz dla naszej relacji z narcyzem jak najmniejsze. Jeśli wyobrazimy sobie dwóch generałów szykujących swoje armie do stoczenia ze sobą bitwy, to jasne się staje, że dużo większe szanse na zwycięstwo będzie miał ten z nich, który o swoim przeciwniku, jego strategiach, sposobie myślenia i emocjach wie najwięcej. Ten właśnie będzie dużo mniej podatny na zaskakujące zwroty akcji i ten też po stoczonej bitwie najprawdopodobniej będzie mógł ogłosić dużo mniejszą ilość strat. A że straty będą na pewno, to już przecież wiemy, prawda? Poznanie swojego prywatnego narcyza z wszelkimi możliwymi scenariuszami jego zachowań daje nam tę przewagę, że będziemy przygotowani na to, co może nas z jego strony czekać. Będziemy wiedzieli, jakie bodźce, jakie komunikaty, zachowania, sytuacje czy wydarzenia wywołają w nim konkretną reakcję. Gdy zaś wiemy, czego się po kimś możemy spodziewać, to jesteśmy w stanie egzystować i kierować swoim zachowaniem w taki sposób, by narcystyczne reakcje po drugiej stronie były nie tylko przewidywalne, ale też przynosiły nam najmniejsze możliwe szkody. Podstawowym, skutecznym krokiem do radzenia sobie z narcyzem jest więc możliwie najpełniejsze i najbardziej precyzyjne prześwietlenie świata jego emocji, motywacji, pragnień oraz wartości. I tutaj uwaga, bo w tym miejscu wielu ludzi popełnia katastrofalny w skutkach błąd. Kiedy już rozpoznają narcyza, upewniają się bez cienia wątpliwości, że osoba, z którą wchodzą w interakcje rodzinne, zawodowe czy jakiekolwiek inne, ma tendencję do ekspozycji cech narcystycznych, czy też w ogóle jest przedstawicielem narcystycznego zaburzenia osobowości, wówczas wpadają w pułapkę spod znaku mam cię. Tę samą, w którą dają się złapać dzieciaki grające na podwórku wszukanego. Kiedy już poszukujący namierzy ukrywającego się, tak się cieszy ze swojego odkrycia, że triumfalnie wykrzykuje mam cię,
co skrywający się dzieciak sprytnie wykorzystuje, by pobiec do miejsca zaklepywania szybciej od poszukującego. Co z tego, że poszukujący prawidłowo namierzył ukrywającego się, skoro całą rozgrywkę przegrał? Dokładnie ta sama pułapka skrywa się za diagnostycznym mamcie. Następuje tu upewnienie się co do tego, że mamy do czynienia z narcyzem i głośne oskarżenie narcyza o narcyzm, czyli postawienie diagnozy narcyzmu narcyzowi. To duży błąd i to z kilku powodów. Pierwszym jest syndrom jastrzębia, o którym już wcześniej wspominałem i który pojawia się u wszystkich przedstawicieli ciemnej triady. Mają się oni za jastrzębie wśród kur. Kiedy mówimy narcyzowi, że uważamy go za narcyza, to z jego perspektywy wygląda na to, że kura poważa się kwestionować wielkość jastrzębia i wmawia mu coś najbardziej okropnego z okropnych, że jest również kurą. Rozbierzmy ten mechanizm nieco głębiej. Otóż kiedy narcyz słyszy zarzut bycia narcyzem, uznaje to za wytknięcie mu jakiegoś rodzaju niedoskonałości, którą możemy zdefiniować potocznym coś nie tak. Odbiera to zaś jako niedoskonałość, bo z jego perspektywy w jego zachowaniach nie ma niczego, co jest nie tak. Nie można mu przypisywać czegoś nie tak, bo to by znaczyło, że nie doceniamy jego wspaniałości, w której nie ma miejsca na nie tak. Narcyzm jako diagnoza w jego uszach brzmi jak zarzut zmniejszający jego wspaniałość. A zatem próba zrównania jastrzębia z kurami i to podejmowana przez kury. To więc obelga, która wymaga zemsty. A już na pewno wywoła w narcyzie wzburzenie, które znajdzie ujście w ataku na kury. Wydaje się to paradoksalne, ale tak naprawdę jest. Zarzut bycia narcyzem skierowany do narcyza jest dla niego potwarzą i świadczy według niego o niedocenieniu tego, co powinno być podziwiane, a nie deprecjonowane. Za to należy się kurom w ryj i to bez przebaczenia. Wspominana już wcześniej psycholog dr Deborah Davis wskazuje, że mówienie narcyzowi o jego narcyzmie zawsze będzie gorąco kwestionowane i zamiast zainspirować oczekiwane pozytywne zmiany, przyniesie skutek odwrotny do oczekiwanego. Nie jest to czynność, którą jakkolwiek moglibyśmy nazwać terapeutyczną dla narcyza. Raczej utrudni, a nie ułatwi już i tak ciężkie z nim przeprawy. Partnerzy czy współpracownicy narcyzów, wytykający im narcyzm, nie osiągną w ten sposób swojego podstawowego celu. Narcyz słyszący, że jest narcyzem, nie przebudzi się nagle z letargu, nie przejrzy na oczy i nie wykrzyknie z wdzięcznością: a, dzięki za tę podpowiedź, już biorę się za siebie. Tutaj zacytujmy dr Davis. Świadomość narcystycznych tendencji w danej osobie jest informacją wyłącznie dla Twojej korzyści, umożliwiającą Ci zrozumienie jej zachowania i zręczniejszą z nią interakcję. Wtóruje jej dr Susan Degas-White, profesor Northern Illinois University i autorka kilku książek o radzeniu sobie z trudnymi, toksycznymi relacjami, która przekonuje, że tego typu komunikacja z narcyzem jest dużym błędem i jedynie podsyci narcyzową wściekłość. Twierdzi, że mówienie narcyzom, jak się zachowują i jak się zachowywać nie powinni, jest stawianiem ich przed dyrektywą innych, czyli przed czymś, czemu się z całą mocą opierają. Nie są zainteresowani perspektywą innych, bo polegają jedynie na własnej. Inni mają ich podziwiać, a nie upominać czy cokolwiek im wytykać. Ale istnieje jeszcze jedna reakcja narcyza, która przez diagnozujących partnerów, współdomowników czy współpracowników często nie jest brana pod uwagę. By ją zilustrować, posłużę się przykładem, a jakże z życia wziętym. Otóż pamiętam przypadek pewnego narcyza, którego żona zwracała mu uwagę na narcystyczne zachowania. W końcu, po kilku rozmowach, wspólnie uznali, że rozwiązaniem tego problemu będzie psychoterapia, której nasz narcyz postanowił się poddać. Prawdę powiedziawszy, kiedy o tym usłyszałem, a znałem bohatera tej opowieści od ładnych kilku lat, przecierałem oczy ze zdumienia. Czyżby jeden z największych znanych mi narcyzów, który przede mną ze swoimi narcystycznymi zapędami nawet się nie ukrywał,
nagle skruszał i niczym były hultaj, a później święty Augustyn postanowił się nawrócić? I rzeczywiście nasz narcyz twardo chadzał na psychoterapię przez dobrych kilka miesięcy, aż wszyscy naokoło uznali, że po dawnym narcyzie nie ma już śladu. Cóż za cudowne zakończenie, prawda? Problem w tym, że kiedy przypadkiem spotkałem go na tak zwanym mieście w kilka miesięcy po terapii, jakoś nie zauważyłem, żeby poziom jego narcyzmu zmalał. Dalej uważał siebie za wzór cnót wszelakich, skarbnicę wdzięku i krynicę intelektu. Zmiana polegała jedynie na tym, że od terapii przy żonie bardziej się pilnował, a samą terapię zaliczył dla świętego spokoju. Na tyle sprawnie manipulując psychoterapeutką, że nie mogła się go nachwalić przed jego żoną. Tego typu rozwiązanie i owszem, może nieść niejaką ulgę dla związku z narcyzem, bo w końcu przestaje być tak uciążliwe jak wcześniej. Tyle, że to rozwiązanie jedynie na chwilę. Bo wystarczy mały impuls, iskierka, która spowoduje, że sprawy nie pójdą po jego myśli, by narcyzm wrócił ze zdwojoną siłą, wetując sobie całą tę narcystyczną wstrzemięźliwość w dwójnasób. Biorąc powyższe pod uwagę, diagnozuj narcyza najstaranniej jak tylko potrafisz, ale wynik tej diagnozy pozostaw wyłącznie dla siebie, niezależnie od tego, czy dotyczy to twoich interakcji z narcyzem w domu, czy też w pracy. Doktor Wendy Boring Bray mówi, że w przygotowaniach do radzenia sobie z narcyzem może być wielce pomocne, kiedy zaczniemy zdawać sobie sprawę, jak często narcystyczne zachowania mają korzenie w niskiej samoocenie i lęku przed zranieniem. To sprawia, że komentarze lub działania narcyzów w naszym otoczeniu zaczniemy odbierać, przyznając im dużo mniejszą punktację w rankingu złośliwości, czy też będziemy zdolni do odbierania ich mniej osobiście. Kiedy bowiem zdobywamy wiedzę na temat narcyzmu, to wraz z tą wiedzą zdobywamy coraz większą świadomość, dlaczego narcyz zachowuje się, czy też mówi w określony sposób. Wówczas odkrywamy, że często to, co odbieraliśmy jako raniące dla nas, w istocie było mechanizmem, w którego efekcie narcyz przede wszystkim starał się obronić kruchość własnej wiary w siebie. I to zrozumienie, ta świadomość w naszym radzeniu sobie z narcyzem potrafi ogromnie dużo zmienić. Rozdział 40. Brak reakcji na narcyza. To i owszem jakaś strategia, pojawiająca się również, co ciekawe, w literaturze przedmiotowej. Dla przykładu Katie Gillis, autorka kilku książek o radzeniu sobie z przemocą, uważa, że warto rozważyć strategię ignorowania narcyza. Na przykład podczas sprawy rozwodowej, wyobrażając sobie, że jest jedynie okrągłym, pucołowatym maluchem, który właśnie wykrzykuje swoje oskarżenia. Pyta, co byś zrobił, gdyby małe dziecko powiedziało ci takie rzeczy? Można się tylko zaśmiać, prawda? Ale pomysł nie reaguj pojawia się w kontekście nie tylko sądowych batalii z narcyzem, lecz również relacji w domu, pracy czy wśród znajomych. W końcu możemy na jakieś narcystyczne zapędy przymknąć oko i je tolerować, tym bardziej kiedy po drugiej stronie otrzymujemy taką samą tolerancję dla naszych narcystycznych zapędów. Ale jeśli tak, to by świadczyło o tym, że im bardziej jesteśmy w stanie przymykać oko na narcyzm osoby, z którą wchodzimy w interakcję, w tym większym stopniu sami najprawdopodobniej wykazujemy tendencję do narcystycznych zachowań. Wtedy pojawia się zasada poznał swój swego, czyli mechanizm ty sobie trochę przynarcyżysz, ja sobie trochę przynarcyżę i wzajemny bilans jakoś się domknie. Potwierdzeniem słuszności powyższej tezy o możliwości występowania takiej relacyjnej konfiguracji mogą być te wszystkie przykłady par narcyzów, którzy są w stanie jeszcze jakoś się tolerować nawzajem, choć nie bez epizodów karczemnych awantur. Ale już dla swojego otoczenia z biegiem czasu stają się nie do zniesienia. Znasz może przykłady takich narcystycznych relacji, drogi czytelniku?
Ja znam i to wcale nie mało. To ludzie, którzy wzajemnie pompują swoją wielkość i jednocześnie często dokonują tego kosztem deprecjacji znaczenia innych. Gdy pojawiają się w restauracji, to zawsze znajdą powód do niezadowolenia i obsztorcowania kelnerki, że nie ma dostatecznej wiedzy o gatunkach wina. Gdy pojadą na wakacje, to zawsze są zniesmaczeni tym, że nie potraktowano ich z należytą atencją i zawsze wykazują się życzeniową postawą. A im dłużej trwa ten szaleńczy taniec narcyza z narcyzem, tym bardziej wzrasta poziom ich narcyzmu. W swych zapędach i oczekiwaniach podziwu stają się coraz to bardziej wymagający, więc siłą rzeczy z biegiem życia są coraz to bardziej zawiedzeni rzeczywistością i innymi ludźmi. Przerzucają wówczas na zewnątrz odpowiedzialność za wszystko, cokolwiek idzie nie tak, obwiniając wszystkich dookoła za każde najmniejsze niepowodzenie. Jeśli im się przypadkowo nawinąć pod rękę, potrafią wylać na nas kubeł toksycznych pomyj, byle tylko choć przez chwilę poczuć się lepiej. Niestety ten mechanizm pokazuje jedną podstawową wadę braku reakcji otoczenia na narcyza. Jeśli bowiem narcyz zauważy, że jego narcystyczne strategie pozostają bez reakcji, to z biegiem czasu będzie sobie pozwalał na coraz to więcej, a w swoich koszmarnych oczekiwaniach będzie się zapędzał coraz dalej. Jeśli więc podejmujesz pracę w firmie, w której spotykasz narcyza jako twojego bezpośredniego szefa czy najbliższego współpracownika i jego początkowy pułap narcystycznej uciążliwości w swojej prywatnej skali od 0 do 10 oceniasz na poziom 3, to bądź świadomy, że jeśli pozwolisz po sobie narcystycznie jeździć, to w zaledwie kilka miesięcy pułap urośnie o kolejny punkt i konsekwentnie oraz nieustannie będzie się piął w górę. Narcyz nigdy nie zadawala się palcem, zawsze sięga po całą rękę. A potem po przedramię, ramię i tak bez końca. Dlaczego? Oczywiście przede wszystkim dlatego, że jest narcyzem, ale również dlatego, że mu się na to pozwala. Brak reakcji, ignorowanie narcyza, czy też przymykanie na niego oka oznacza, że skoro dzisiaj przypisał sobie jedną twoją zasługę, nie kiwając przy niczym palcem, to jutro przypisze sobie wszystkie. Jeśli dzisiaj delikatnie nagina rzeczywistość i mija się z prawdą, opowiadając konkretną historię w taki sposób, by pokazać się w niej z lepszej strony, to jutro w swoich opowiadanych historiach już będzie Bogiem, który jest władcą wszechświata i któremu inni powinni padać do stóp. Jeśli dzisiaj narcyz da ci delikatnie i po cichu do zrozumienia, że jesteś od niego w czymś gorsza czy gorszy, to możesz mieć pewność, że jutro już bez najmniejszego skrępowania obwieści wszemi wobec, że nie dorastasz mu do pięt. W czym? Otóż we wszystkim. Narcyz pasie się bowiem naszym zaniechaniem, naszym machaniem ręką i naszą niechęcią do wchodzenia w konfrontację. On nie tylko tego potrzebuje, by w pełni rozkwitać, ale też na to nieustannie liczy. To najlepszy prezent, jaki możemy mu zaofiarować i za jaki w niedalekiej przyszłości odpłaci nam jeszcze większą uciążliwością i wykorzystaniem naszego zaniechania do swoich celów. Bo narcyz nie traktuje podziwu jako czegoś, co jest do zdobycia. On uznaje, że podziw należy mu się jak psu kość. Bo przecież z jego perspektywy jest jastrzębiem wśród kur, prawda? A rolą kur według narcyza jest obdarzanie go podziwem i siedzenie cicho. Inaczej kury stają się problemem, przeszkodą, którą należy usunąć spod nóg. Bo nie tylko blokuje drogę do celu, ale też może przypominać narcyzowi, że budowany przez niego wewnętrzny obraz samego siebie wcale nie jest taki idealny. I to, co próbuje on ukryć przed światem, dostrzegły również kury. A to absolutnie najgorszy scenariusz, jaki narcyz może sobie wyobrazić. Zrobi więc wszystko, by do takiej sytuacji za żadne skarby nigdy nie dopuścić. Co zatem zrobić, kiedy już wiemy, że brak reakcji jest najgorszą reakcją z możliwych? Co zrobić, skoro z poprzedniego rozdziału wiemy, że wycelowanie w niego oskarżycielskim palcem, wytykającym mu narcystyczne zachowania, tylko pogorszy sprawę? Otóż nie ma innego wyjścia. Jeśli nie jesteśmy w stanie uciec,
musimy pójść na wojnę. Problem tylko w tym, że tę wojnę wygrać możemy jedynie sprytem i intelektem, a nie siłą. Niestety wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy i idąc na wojnę z narcyzem, wytacza najcięższą armatę, czyli zawstydzenie go i upokorzenie. Tej samobójczej misji przyjrzymy się w kolejnym rozdziale. Rozdział 41. Zawstydzanie narcyza. Nie ma co ukrywać, zawstydzenie lub upokorzenie narcyza to strategia, która zdaje się najbardziej kusząca w tych wszystkich sytuacjach, kiedy zaszedł nam za skórę i, mówiąc wprost, mamy go już serdecznie dosyć. Tym bardziej, że to przecież strategia, którą sam narcyz podsuwa nam na tacy we wszystkich tych sytuacjach, w których po prostu mija się z prawdą, usiłując stworzyć wspaniały obraz siebie lub dać swemu otoczeniu powód do podziwu. A pamiętamy przecież, że fabularyzowanie, konfabulowanie czy wręcz zmyślanie historii to jeden z głównych oręży narcyza, za pomocą którego budują swoją pozycję. Zaczyna się zazwyczaj od małych nieścisłości, drobnych przeinaczeń czy niby niewinnych kłamstewek i sondowania tego, w jaki sposób na te nieprawdy zareaguje otoczenie. Jeśli są mu odpuszczane, czy to pod postacią przysłowiowego machnięcia ręką, czy też dosłownego niezwracania uwagi, zgodnie z założeniem on, ona już taki, taka po prostu jest, to jest to dla niego niezwykle istotny sygnał wskazujący, że w tym konkretnym środowisku może sobie pozwolić na więcej. Następnym razem, kiedy będzie opowiadał o swoich chwalebnych czynach czy wspaniałości, posunie się więc o krok dalej i małe kłamstewka będą odrobinę większe, a naginanie rzeczywistości odrobinę odważniejsze. I tak, krok po kroku, nieustannie sondując reakcję otoczenia, narcyz będzie się posuwał coraz dalej i wychowywał sobie w ten sposób audytorium, niezależnie od tego, jak jest liczne i czy składa się na przykład z pracowników działu w firmie, czy też członków najbliższej rodziny, by stawało się widownią, przed którą będzie wyczyniał coraz to śmielsze harce. Jeśli dane audytorium da się na tę strategię nabrać, to następuje dość ciekawa interakcja w przypadku, gdy narcyz posunie się zbyt daleko lub zaniecha ostrożnego sondowania otoczenia krok po kroku. Wówczas w tymże otoczeniu pojawia się reakcja jakiegoś odważniejszego buntownika spod znaku „no teraz to już przesadziłeś”, po czym narcyz nieco mięknie i koryguje swoją historię. Jednak nie czyni tego w taki sposób, by opowiadana narcystyczna wersja wydarzeń czy też narcystyczna narracja o swojej wspaniałości po korekcie była tożsama z prawdą czy rzeczywistością. Przyłapany na przesadzie narcyz jedynie koryguje kwestionowaną wersję do takiego poziomu, który będzie akceptowalny przez audytorium. To zaś przyłapywanie na przesadzie nigdy nie przynosi tak upokarzającego dla narcyza skutku, jak kwestionowanie jego narracyjnych nadużyć i zaprzeczanie im już od samego początku. Dlatego w działającej strategii zawstydzania narcyza nie jest tolerowane żadne przekłamanie czy tworzenie wizji swojej wspaniałości. Takie podejście proponuje dr Jeremy Sherman, przekonując, że w przypadku absolutnych narcyzów nie powinniśmy się kierować najmniejszą nawet litością. Według niego jedynym sposobem na nich jest ich upokorzenie i sprawienie, by krwawili w każdej wymianie zdań z innymi słuchającymi, czy to twarzą w twarz, czy na Twitterze. W tym celu powinniśmy sobie odpuścić nasze rozumienie moralności, bo narcyz i tak go nie podziela. Kierowanie się jakimikolwiek zasadami wobec osoby łamiącej wszelkie zasady jest dla niej jedynie oznaką naszej słabości. Dla Shermana pokonanie narcyza jest możliwe tylko za pomocą tej samej broni, której on używa. Nie ma co dbać o rzeczywistość, skoro dla narcyza jest ona bez znaczenia. Jak mówi Sherman, absolutni narcyzi będą próbowali usidlić cię we własnych wątpliwościach moralnych, udając, że zależy im na moralnych standardach, na których im nie zależy. Działają na domyślnej logice. Jeśli znajdą w tobie jakąkolwiek wadę,
to dowodzi to, że są domyślnie bezbłędni. Hałasują swoją syreną policyjną tak głośno, że nie muszą słuchać własnej hipokryzji. Nie daj się usidlić, bądź dumny ze swojej ludzkiej omylności i zawstydzaj ich za udawanie nadludzko nieomylnych. Podejście Shermana jest wyjątkowo radykalne. Zgodnie z nim narcyza trzeba komunikacyjnie zatłuc. I to zanim jeszcze zdąży rozwinąć skrzydła. Ale czy aby na pewno to jedyne rozwiązanie? Otóż w opozycji do bezwzględności rozprawiania się z narcyzami staje Susan Degis White, profesor Northern Illinois University. Przekonuje, że zawstydzanie narcyza jest jedynie rozpoczęciem kłótni, w której dużo pewniejsze od zwycięstwa jest to, że w ten sposób uczynimy sobie z rozmówcy 100% wroga. Podobną postawę reprezentuje wspominana w jednym z wcześniejszych rozdziałów dr Wendy Boring Bray, wskazując, że zawstydzony narcyz może zachowywać się jak zagrożone, osaczone zwierzę, a wtedy może być nieobliczalny. Jej zdaniem w tej perspektywie używanie techniki zawstydzania czy upokarzania narcyza może przynieść tylko chwilowy skutek, bo urażony narcyz, nawet jeśli przegra bitwę, nie uznaje tego za jednoznaczne z przegraniem wojny. To podejście wydaje się uzasadnione, zwłaszcza jeśli na przykład przypomnimy sobie informację o ukrytym narcyzmie, którego domeną jest noszenie w sobie zniewagi, rany czy upokorzenia przez całe lata, by szukać najlepszej możliwej okazji do spektakularnej zemsty. A zemsta w samych założeniach ma to do siebie, że nigdy nie jest adekwatna do wywołującej jej krzywdy i potrafi być o wiele dotkliwsza od tego, co stało się jej powodem. Upokorzony narcyz, który sam nie będzie w stanie się obronić, odpowie po czasie, kiedy już pozbiera siły i kiedy przygotuje sobie skrupulatny plan zniszczenia przeciwnika. I pamiętajmy, że nie zawsze uczyni to w tak zwanym pełnym świetle dnia. Bo dla narcyza liczy się sama zemsta, a nie jej styl. Oznacza to, że możemy spodziewać się zadania ciosu w plecy, a w dodatku może to być cios z zupełnie zaskakującej strony, na co niekoniecznie musimy być przygotowani. Kto ma rację w tym sporze? Czy dr Sherman, proponujący rozprawienie się z narcyzem za pomocą metaforycznej siekiery, czy psycholożki dr Degis White i dr Boring Bray mówiące, że taka strategia może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych? Ja na podstawie własnego doświadczenia bardziej się skłaniam do tych dwóch ostatnich głosów i uważam, że zamiast wytaczać na narcyza srogie działa, warto rozważyć zupełnie inną opcję, a mianowicie możliwość pokonania go sprytem. Żeby to jednak było możliwe i skuteczne, warto najpierw rozejrzeć się za sprzymierzeńcami. Rozdział 42. Szukanie sprzymierzeńców. Jedną z podstawowych strategii radzenia sobie z narcyzem w sytuacji, w której z różnych powodów nie jesteśmy w stanie takiej relacji zakończyć, jest szukanie sprzymierzeńców. Jak wiemy z poprzednich rozdziałów niniejszej książki, tak jak aktor nie istnieje bez publiczności, tak i narcyz nie istnieje bez swoich domniemanych lub prawdziwych wielbicieli. Bo prawdziwym lustrem narcyza nie jest lustro wody w źródle z greckiego mitu, ale ludzie, którzy go otaczają. To w nich narcyz spodziewa się dostrzec podziw, docenienie jego wspaniałości, czy samo zaakceptowanie tego, że wyróżnia się spośród tłumu i z racji tego wyróżnienia należą mu się specjalne przywileje. To trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili plażowe molo, którym kroczy narcyz, i dwie alternatywne sytuacje. W jednej obserwowany narcyz jest sam i idzie samym środkiem mola w stronę zachodzącego słońca. W drugiej sytuacji widzimy tego samego narcyza zmierzającego środkiem tego samego mola w tym samym kierunku. Tyle, że w tej drugiej sytuacji nie jest sam. Molo jest pełne ludzi, którzy widząc jak nadchodzi, rozstępują się, by ustąpić mu z drogi.
Wydawałoby się, że z punktu widzenia logiki nic się nie zmienia. Narcyz w obydwu wariantach sytuacji kroczy dokładnie środkiem mola. Ale perspektywa narcyza ma inną logikę. Otóż jego kroczenie dopiero wtedy jest wartościowe, kiedy inni uznają jego wyższość i ustępują mu z drogi. Dopiero ta druga sytuacja jest tym, co tak naprawdę kręci narcyza. To nie samo zwycięstwo, ale zwycięstwo kosztem przegranej innych. Dlatego ci inni to niezbędny element narcystycznego świata, służący mu do osiągnięcia celu. Widać to przepięknie w jednej ze scen serialu Co ludzie powiedzą, w której Hiacynta wybiera się ze swym mężem Ryszardem do biura podróży, by poznać oferty ekskluzywnych wycieczek. Będąc już na progu biura, odwraca się napięcie i wychodzi. Ryszard pyta, czy zrezygnowała z pomysłu na ekskluzywną wycieczkę, na co Hiacynta odpowiada, że nie ma jej zdaniem sensu oglądać ofert ekskluzywnych wycieczek, jeśli w biurze będzie tylko ona, a nie będzie tam ludzi mogących zauważyć i docenić to, jakie wycieczki stanowią przedmiot jej zainteresowania. Dokładnie ten sam mechanizm działa w przypadku narcyza. Jaki ma sens przebieranie w luksusach, przywilejach czy innych wspaniałościach, jeśli nie dzieje się to na oczach publiki, której zadaniem jest to zauważyć i uznać, że wyższość i wspaniałość narcyza nie podlegają dyskusji? Powyższe zaś oznacza, że skoro narcyz nie istnieje bez publiczności, to jedną z jego podstawowych strategii jest sobie ją stworzyć i nieustannie zarządzać jej zainteresowaniem. Ten sposób działania nie dotyczy wyłącznie narcyzmu koteryjnego, opisanego w jednym z poprzednich rozdziałów, ale zdecydowanej większości rodzajów narcyzów. A nie mam pewności, czy czasem nie wszystkich. Mamy więc narcyza, otoczonego wianuszkiem swoich popleczników, którzy tworzą ten wianuszek z różnych przyczyn, czy, jak moglibyśmy powiedzieć, różnych motywacji. Jedni otrzymują w zamian lub spodziewają się otrzymać określone korzyści. Inni uznają narcyzm narcyza za na tyle niegroźne towarzysko, by móc go tolerować. A jeszcze inni są po prostu uzależnieni od decyzji narcyza, do czego on sprytnie doprowadził, wykorzystując najprzeróżniejsze sytuacje. Zresztą w tym kontekście nie ma znaczenia, z jakiego powodu otoczenie narcyza przy nim trwa. Znaczenie ma jedynie to, że kiedy chcemy na przykład wyznaczyć nieprzekraczalne granice w naszych relacjach z narcyzem, o czym jeszcze będzie mowa, to taki zabieg bez wsparcia innych może okazać się niemożliwy do przeprowadzenia. A nie otrzymamy wówczas wsparcia, bo większość ludzi sprytnie przez narcyza zgromadzonych wokół siebie nie udzieli nam go w obawie przed konsekwencjami, którymi narcyz operuje, by utrzymać swoją trzutkę w ryzach. Ale wyznaczenie granic to tylko jeden z obszarów, który bez sojuszników w sprawie nie będzie możliwy. Nie posiadając sprzymierzeńców, nie będziemy w stanie w odpowiednio kontrolowany sposób zarządzać napięciem czy ego narcyza, które to techniki omówię w kolejnych rozdziałach. Mówiąc inaczej, nie będziemy w stanie zrobić zbyt wiele, by przetrwać w otoczeniu narcyza bez szwanku. Stąd pierwszą i nadrzędną strategią jest poszukiwanie w otoczeniu narcyza sprzymierzeńców. Osób również dostrzegających jego destrukcyjny dla otoczenia narcyzm, który im także doskwiera, nawet jeśli dotąd nie zebrali się na odwagę, by się do tego przed kimkolwiek przyznać, nawet przed samymi sobą. W obliczu naszej konfrontacji z narcyzem, jak sprytna i przemyślana by nie była, brak sprzymierzeńców nie tylko znacznie utrudnia jakąkolwiek strategię, ale jest niestety równoznaczny z tym, że w naszych działaniach możemy napotkać na wrogów. A są nimi nie tylko ci stojący po stronie narcyza, ale również ci, jak pisze Kate Gillis we wspomnianej już wcześniej książce o postseparacyjnej przemocy, którzy nie znają prawdy. Są przecież i tacy, którzy nie znają narcyza od jego narcystycznej strony, bo z różnych powodów mogło ich ominąć jego zachowanie. Ci ludzie stają się wrogami w strategiach radzenia sobie z narcyzem nie dlatego, że są przeciwko nam, ale dlatego, że nie wiedzą lub nie chcą zdawać sobie z tego sprawy, że kolega X czy koleżanka Y to narcyz i to dorodny, że hej.
Będą więc nie tylko odrzucać nasze próby ujarzmienia narcyza, ale też często je blokować czy negować. A w takiej sytuacji, w której z jednej strony mamy przed sobą narcyza, na przykład szefa czy szefową, wraz z jego czy jej dworem uzależnionych wyznawców, a z drugiej strony nieświadomych niczego postronnych obserwatorów, nasza samotna wyprawa po złote runo może okazać się misją samobójczą. To właśnie z tego powodu trzeba najpierw poszukać sprzymierzeńców. Celem nie musi być nawet to, by cię wspierali, czy ci pomagali w radzeniu sobie z narcyzem. Wystarczy, jak ci nie będą przeszkadzać. Na szczęście znalezienie sprzymierzeńców wcale nie jest takie trudne. Wystarczy rozejrzeć się za tymi, którym aktywność narcyza odpowiednio boleśnie zaszła za skórę. A o takich nie trudno, bo przecież narcyz nie liczy się z emocjami innych, stawiając swoje dobro ponad innych i czyniąc z niego nadrzędny, niewarunkowany niczym cel. Skoro tak, to trup ściele się gęsto po drodze do narcystycznej chwały. I tam właśnie warto rozejrzeć się za sprzymierzeńcami, czyli tymi, którzy również dostrzegają narcyzm w narcyzie z jego dowolnymi konsekwencjami. Wykorzystywaniem innych, obarczaniem winą również za swoje niepowodzenia i porażki, pomawianiem, manipulacją i kłamstwem, których celem jest ukonstytuowanie wspaniałości narcyza ponad wszelką wątpliwość. Nie trzeba chodzić po biurze czy po ulicy z transparentem "szukam chętnych do dobrania się do narcyza". Wystarczy uważne obserwowanie swojego otoczenia, by wychwycić czasem delikatny błysk w oku, spojrzenie pełne dezaprobaty czy niezgody na narcystyczny styl budowania relacji. Czasem wymiana spojrzeń w określonej sytuacji może zdziałać więcej niż podpisany krwią kontrakt wojenny. Rozdział 43. Zarządzanie napięciem. To, że narcyz bywa trudny, irytujący i pozbawiający nas energii, nie ulega wątpliwości. Jednak największy kłopot mamy wówczas, kiedy jest wzburzony. Wściekły narcystyczny szef w zemście za powód swojej wściekłości gotów jest się posuwać do totalnie irracjonalnych decyzji, byle tylko utrudnić życie swoim podwładnym. Wściekły narcystyczny partner czy partnerka może nie przebierać w środkach, byle tylko nam pokazać, kto tu rządzi i z czyim zdaniem powinniśmy się liczyć w pierwszej kolejności. Wzburzony narcyz jest nie tylko jak ranne zwierzę, jest jak mocno wkurzone ranne zwierzę, potrafiące kąsać na oślep w pełnym zapamiętania szale, który musi wybrzmieć, wyczerpać swoją całą energię, aby odpuścić. A zirytować narcyza, czyli doprowadzić go do stanu dużego wzburzenia, w którym będzie działał irracjonalnie i kipiał chęcią zemsty, wcale nie jest trudno. Wystarczy przecież zakwestionować jego wspaniałość, czy co gorsza, poddać ją publicznej weryfikacji. Co kończy się i owszem upokorzeniem narcyza, ale też wywołuje w nim niepohamowaną chęć zemsty. Oczywiście jej przebieg będzie zależał od rodzaju narcyzmu reprezentowanego przez danego osobnika. Narcyz wspaniały uderzy od razu, wytaczając najcięższe możliwe działa. Narcyz ukryty będzie knuł skryty w cieniu, czekając na okazję do uderzenia, dzięki której jego cios zaboli nas najbardziej. Inni narcyzi zemszczą się w jeszcze inny prosty lub wyrafinowany sposób, ale zemsty za potwarz i upokorzenie możemy po narcyzie spodziewać się zawsze. Im zaś to, co dla narcyza ma być powodem do zemsty, będzie wywoływało w nim większe napięcie, tym większy problem nam w odwecie zafunduje. Właśnie z tego powodu jedną ze świętych zasad radzenia sobie z narcyzem jest zarządzanie napięciem, które w interakcji z taką osobą oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, chodzi o taką regulację relacyjnych interakcji i obsługę wspólnych zdarzeń, by zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się w tych aktywnościach napięcia po stronie narcyza. To zaś oznacza unikanie oraz minimalizowanie ryzyka powstania sytuacji, z którymi nasz narcyz sobie emocjonalnie nie radzi. By to zrobić, najpierw musimy się go nauczyć, czemu został poświęcony jeden z poprzednich rozdziałów. Powinniśmy m.in. zdobyć umiejętność precyzyjnego rozpoznawania, kiedy, w jakich okolicznościach,
i na skutek jakich bodźców nasz narcyz reaguje emocjonalnie i co w tym zakresie, jakie działania, sytuacje czy komunikaty wyprowadza go z równowagi. Unikamy takich sytuacji nie dlatego, że chcemy narcyzowi na wszystko pozwolić, ale dlatego, że chcemy go pokonać sprytem, a nie maczetą. W tej sztuce zaś narcyz wzbudzony będzie dużo trudniejszy do opanowania. To trochę tak, jakbyśmy sobie zamiast narcyza wyobrazili automat oferujący najprzeróżniejsze reakcje na podstawie konfiguracji naciskanych na nim guziczków. Kiedy na przykład naciskamy czerwony i dwa niebieskie, to wyskakuje z niego słodziutki batonik. A kiedy naciskamy dwa czerwone i jeden niebieski, wówczas na wprost naszej twarzy otwiera się klapka, z której na silnej sprężynie wyskakuje pięść ubrana w bokserską rękawicę i dostajemy w ten sposób cios w szczękę. Po jakimś czasie używania tego dziwnego automatu uczymy się konfiguracji guziczków. Wiemy już, co nacisnąć i w jakiej kolejności, by maszyna zaczęła się trząść, dymić i groziła wybuchem. I wiemy też, jaka konfiguracja guziczków sprawia, że z automatu wyskoczy karteczka z napisem „Ty jeden mnie rozumiesz”. Teraz wyobraźmy sobie, że nasz narcyz również podlega prawu naciskania guziczków. Naciśnięcie jednego mile łechce jego ego, podczas gdy wciśnięcie innych powoduje, że wpada w szał. A wtedy lepiej zwiewać, gdzie pieprz rośnie. Sztuką zaś jest osiągnięcie takiego mistrzostwa, by naciskane sekwencje guzików powodowały, że narcyz będzie robił dokładnie to, do czego go zaprogramujemy. Na przykład nie utrudniał nam życia. Ale zanim dojdziemy do takiej perfekcji w jego obsłudze, musimy się nauczyć, jakie konfiguracje, jakich guzików powodują, że narcyz zaczyna nam emocjonalnie dymić. Bo kiedy doprowadza się do tego stanu, niestety wiele pozostałych guziczków oraz sekwencji ich naciskania przestaje działać. Kiedy już nauczymy się unikać obsługi narcyza w taki sposób, by podnosić mu ciśnienie, pora na drugi krok, niestety nieco trudniejszy. Trzeba nauczyć się deeskalować napięcie, czyli posiąść sztukę obniżania napięcia w narcyzie, kiedy już się w nim pojawi. Bo przecież może powstać w efekcie aktywności kogoś innego, jakiegoś zdarzenia czy bodźca, na co nie mamy wpływu. I tutaj ponownie kłania się potrzeba nauczenia się precyzyjnego diagnozowania naszego narcyza. Ale tym razem nie pod kątem tego, co wywołuje w nim napięcie, ale tego, co to napięcie obniża. Musimy wiedzieć, co powoduje, że obsługiwany narcyz chłodzi swoje emocje i się uspokaja. Doktor Deborah Davis mówi o dodatkowym powodzie, dla którego warto się tego nauczyć. Taki zabieg nie tylko obniża napięcie u narcyza, ale też ćwiczy nas w obniżaniu napięcia po własnej stronie. Podaję przykład takiej komunikacji, w której schładzamy narcystyczny system formułą „słyszę cię”. Nie oznacza ona potwierdzenia narcyzowi, że zgadzamy się z jego punktem widzenia, ale zakomunikowanie mu, że jego perspektywa została przez nas odnotowana i przyjmujemy ją do wiadomości. Tu działa ten sam efekt, na którym zbudowana jest strategia obsługi wzburzonej osoby, niekoniecznie narcystycznej. Czym innym jest bowiem przyznanie wzburzonej osobie racji, a czym innym przyznanie jej prawa do wzburzenia. Czym innym jest powiedzenie „słusznie się wkurzasz”, a czym innym powiedzenie „ja na twoim miejscu pewnie też bym tak zareagował”. Ludzkie wzburzenie powstaje zazwyczaj nie dlatego, że ktoś ma pełny obraz sytuacji, tylko dlatego, że jest zupełnie odwrotnie. Ocenia rzeczywistość po jej wybranym fragmencie, na którym koncentruje uwagę. W efekcie powstaje wzburzenie, które niejako odcina go od dostępu do innych informacji. Mówiąc inaczej, kiedy ktoś się wścieka, to złość przejmuje nad nim kontrolę na tyle silnie, że żadne inne informacje poza tymi, które wywołały złość, już nie docierają do jego świadomości. A kiedy złość mija i strumień informacji na powrót zostaje udrożniony, często okazuje się, że nowe zdobyte informacje powodują uznanie, iż wcześniejsza złość wcale nie była tak silnie uzasadniona, jak się w ferworze emocji wydawało. Ten sam system, przeniesiony na narcyza, działa dokładnie w ten sam sposób. Samo przyznanie mu prawa do wzburzenia jeszcze nie oznacza, że jego wzburzenie jest zasadne i słuszne. Kiedy przyznajemy mu prawo do wzburzenia, to tak jakbyśmy mówili:
Ja na twoim miejscu pewnie też bym się wkurzał, bo z twojej perspektywy tak to może wyglądać. Ale kiedy spojrzysz na to z innych perspektyw, może się okazać, że to wzburzenie wcale nie jest ani potrzebne, ani też racjonalne. To dokładnie odwrotna strategia do tej, która nas najczęściej najbardziej korci i w której wzburzonemu narcyzowi usiłujemy udowodnić, że nie ma racji. Wtedy osiągamy skutek odwrotny do zamierzonego. Narcyz rozgrzewa się jeszcze mocniej. Emocje w nim jeszcze bardziej eskalują i, co oczywiste, jeszcze bardziej sobie z nimi nie radzi. Rozdział 44. Ustalanie granic i limitów. Wielu różnych autorów zajmujących się problematyką narcyzmu przekonuje, że kiedy już jesteśmy skazani na interakcję z narcyzem, to jedno, co bezwzględnie musimy zrobić dla własnej ochrony, to wyznaczenie odpowiednich granic i limitów. Mówiąc inaczej, chodzi o postawienie wyraźnej bariery, której przekroczenia sobie nie życzymy, i to z prostego powodu. Za tą barierą znajdują się narcystyczne zachowania, które nas ranią, krzywdzą i na tyle utrudniają nam życie, że praca, rodzina czy znajomość zamieniają się w koszmar. Chodzi więc o zbudowanie określonych zasad, których narcyz w naszej obecności nie powinien łamać i o których nie tylko zostaje poinformowany, ale też się na nie zgadza. Na pozór takie rozwiązanie wygląda na proste, przecież wydaje się, że wystarczy pogadać z narcyzem i powiedzieć mu: tego nie rób, tak się nie zachowuj, nie strugaj narcyza i tak dalej. Niestety problem w tym, że to nie zadziała, ponieważ, co już wiemy z poprzednich rozdziałów, narcyz, któremu wprost zarzuca się narcyzm, zamienia się w zaatakowane, zranione zwierzę, co uruchamia w nim mechanizmy obronne, często destrukcyjne dla otoczenia. Skoro więc wyznaczenie nieprzekraczalnych granic nie zadziała wprost, to czy istnieje jakiś sposób, by w ogóle zadziałało? Owszem, ale tutaj musimy się wykazać sporym sprytem i przebiegłością, co najlepiej będzie mi pokazać na przykładzie relacji zupełnie niezwiązanej z narcyzmem. Wyobraźmy sobie zatem, że masz bliskiego znajomego lub współpracownika, z którym od czasu do czasu musisz się wspólnie pokazać, czy to z racji układu towarzyskiego, czy też wspólnych obowiązków zawodowych. Czasem więc, czego nie da się uniknąć, spotykacie się ze znajomymi, to w przypadku relacji pozazawodowej, lub na firmowych konferencjach, zebraniach czy wyjazdach, co ma miejsce w przypadku relacji zawodowej. Problem jednak w tym, że twój znajomy ma pewną dość dokuczliwą cechę. Otóż sypie wulgaryzmami jak z rękawa, używając ich dosłownie w co drugim zdaniu. Już w kilkunastominutowej rozmowie nie da się skupić na niczym innym, bo kurwy i chuje latają w powietrzu jak nie przymierzając babie lato. Ta cecha jest dla ciebie nie do zniesienia, bo wulgaryzmy użyte w tej ilości tracą swoją funkcję wzmocnienia wypowiedzi i zamieniają się w jeden wielki bluzg, z którego trudno ci jest wyciągnąć jakiś logiczny przekaz. Najłatwiej byłoby jakoś przekonać znajomego, by przestał używać tych wszystkich przekleństw. Tu jednak pojawia się problem, bo doskonale wiesz, że on po prostu nie potrafi inaczej. Jest na tyle przesiąknięty tego typu komunikacją, że jej kompletne wyrugowanie z jego języka jest po prostu niemożliwe. Co więcej, taki zabieg odbierze niechybnie jako atak na siebie, co spowoduje, że w jego narracji pojawi się jeszcze więcej bluzgów. Do tego dojdzie też spora nadwrażliwość emocjonalna, powodująca, że w takich podbramkowych sytuacjach twój znajomy po prostu traci głowę, bo emocje przejmują nad nim władzę. Taki już jest. Ma oczywiście całą paletę zalet, jest zorganizowany, przewidujący, dowcipny itd., ale ta jedna negatywna cecha niestety przesłania wszystkie pozytywy. Co zatem zrobić w takiej, wydawałoby się, patowej sytuacji? A gdyby spróbować się z nim dogadać i zamiast deprecjonować jego zachowanie, narażając się na nerwową reakcję, spróbować następującej techniki? Wiesz, stary, ja też to robię. Czasem się po prostu nie da nie puścić wiąchy i nie rzucić bluzgiem. Więc to nie jest tak, że ja jestem ten dobry, a ty ten zły. Ale jedyne, do czego chciałbym cię przekonać, to to, żebyśmy zawarli pewien układ, w którym ja ze swej strony akceptuję to, że czasem musisz rzucić mięsem, bo inaczej cię rozerwie.
Ale z drugiej strony ty akceptujesz to, że zbyt duża ilość mięsa po prostu mnie osłabia i zabiera mi energię. Co więcej, kiedy jesteśmy gdzieś razem, to powoduje, że ja cały czas się boję, żebyś nie wyjechał z jakimiś kurwami i chujami przy innych ludziach, bo wtedy nie wiem, co zrobić z oczami i w takich sytuacjach sobie nie radzę. Czy więc możemy się umówić na ograniczenie bluzgów? A teraz przenieśmy tę strategię na relację z narcyzem i przypatrzmy się jej bliżej, bo zawiera kluczowe rozwiązanie. Otóż zbudowana jest w taki sposób, że główną rolę grają w niej dwa elementy. Pierwszy możemy nazwać ja też to robię, a drugi ograniczenie. W pierwszym wyprzedzamy to, co w większości wypadków otrzymamy w odpowiedzi na postawienie wprost zarzutu narcyzmu naszemu narcyzowi. Otóż w podstawowym mechanizmie obronnym narcyz odpowie: ty też to robisz, ty też taki jesteś, ty też się tak czasem zachowujesz. Ta obrona jest standardowym przerzuceniem odpowiedzialności poprzez oskarżenie i stosuje ją większość narcyzów. Jednak w naszej strategii od razu ją uniemożliwiamy, bo przecież w pierwszym zdaniu sami się do tego przyznajemy. Jeśli tak, to narcyz nie może już użyć swojej ulubionej mantry: ty też to robisz, bo przecież właśnie to przyznaliśmy. Ten element strategii podkreśla również dr Jeremy Sherman w swojej książce O co chodzi z dupkami, jak ich wykryć i powstrzymać, nie stając się jednym z nich. Narcyz nie jest w stanie wygrać poprzez formułę: to ty jesteś narcyzem, a nie ja, a skoro nie jest w stanie wygrać, to zawsze zadowoli się remisem, bo remis dla niego i tak jest lepszy od przegranej. I tutaj wytraca energię, którą zbierał, by odpowiedzieć atakiem na atak. Nie ma ataku, więc niespecjalnie wie, co teraz zrobić. I w tym momencie słyszy propozycję nie do odrzucenia, czyli drugi element strategii, który nazwałem ograniczenie. W tym elemencie nie wymagamy od niego, by całkowicie wyzbył się zachowań narcystycznych, czego zresztą nie potrafi, o czym już dobrze wiemy, ale jedynie tego, by ograniczył niektóre z nich, te, które nam najbardziej doskwierają. Taka propozycja jest jak wyciągnięcie ręki na zgodę z propozycją umowy typu win-win, w której nasz narcyz otrzymuje dla niego bezcenną rzecz, a mianowicie to, że wreszcie się odwalimy od jego narcyzmu. Że będzie sobie mógł go w spokoju uprawiać, tak jak się uprawia grządki w ogródku, jednak pod warunkiem, że nie zahaczy szpadlem o naszą grządkę. Z jego perspektywy to propozycja warta uwagi, bo zostawia mu pewien rodzaj narcystycznej aktywności i jest jedynie próbą ukrócenia mu narcystycznego tańca w każdych okolicznościach i na wszystkich frontach. Zresztą przykład z ogródkiem pasuje tutaj jak ulał, bo w istocie chodzi o to, by wypracować wraz z narcyzem ramy jego narcyzmu, wyznaczone przez konkretną, ogrodzoną przestrzeń, poza którą ma nie wychodzić. Jeśli to zrobimy odpowiednio spokojnie i sprytnie, to narcyz odbierze to jako dużo bardziej opłacalne rozwiązanie niż nieuchronne zawstydzanie i upokarzanie go publicznie, jeśli zdecyduje się pójść na wojnę. Bo na wojnie z narcyzem nie tylko my ponosimy straty. On również zbiera bolesne cięgi. Tymczasem w strategii wyznaczania granic jego ból może być znacznie mniejszy niż w przypadku odmowy współpracy. Oczywiście nie oznacza to, że powyższa strategia zadziała w każdej sytuacji i z każdym rodzajem narcyza. Wciąż uważam, że najlepszym wyjściem jest zerwanie z nim relacji. Jednak, jak już powiedzieliśmy, takie zerwanie nie zawsze jest możliwe i w tych właśnie sytuacjach zawsze warto spróbować sprytnego wyznaczania granic, bo istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że dzięki temu możemy zaoszczędzić sobie sporego dyskomfortu i energetycznego wydatku. I co najważniejsze, jeśli już udaje nam się przeprowadzić taką strategię z naszym narcyzem, to pamiętajmy, że granice ogródkowej narcystycznej działki warto ustalić tak sprytnie, by w maksymalnym możliwym stopniu przed narcyzem i jego zachowaniami ochronić siebie.